Czuję się fantastycznie, hej, hej, hej. To słowa, które w koło powtarza Tara, czyli śpiewający android, bohaterka dzisiejszego odcinka. Film z jej udziałem, a w zasadzie to teledysk do piosenki I Feel Fantastic, przekroczył barierę 32 milionów wyświetleń, aby po 13 latach od publikacji zniknąć z YouTube na rzecz rzekomych praw autorskich. Film zniknął stosunkowo niedawno, bo w zasadzie we wrześniu tego roku, czyli jakieś 2 tygodnie od publikacji tego filmu. Internet nie zapomina i bogaty jest w dziesiątki reuploadów piosenki, którą dzisiaj bierzemy na warsztat. Po udostępnieniu filmu na YouTube po raz pierwszy ten zyskał ogromną popularność jako jedno z najbardziej niepokojących, niebrutalnych nagrań w internecie. Nie tylko sama androidka Tara była rozpoznawalna i uznawana za wzbudzającą odrazę, ale również i niecodzienna geometria domu, w którym nagranie zostało wykonane, jak i zagadkowe puste ujęcia, które pojawiają się od czasu do czasu w tle filmu. Ostatnie słowa, które mogę powiedzieć o swoich odczuciach podczas oglądania tego filmu, to to, że czuję się fantastycznie. Cały film, jak i piosenka są lekko straszne i przyprawiające o dreszcze. Manekin przebrany za kobietę, z pomalowanymi ustami i beznadziejną peruką udaje śpiew, ledwo przy tym ruszając głową. Wydaje się, że całość została zaaranżowana tak, aby wprowadzić odbiorcę w lekki niesmak, poczucie niepewności i może lekkie obrzydzenie. Bez żadnego kontekstu podanego przez autora, ludzie zaczęli wymyślać różnorakie teorie mające na celu dojść do źródła pochodzenia filmu. Plotki rozpowszechniały się jak szalone i do dziś pamiętam, jak sam myślałem, że Tara to robot stworzony przez seryjnego mordercę, który ubierał manekina w ciuchy swoich ofiar. No, takie to były czasy. Puste ujęcia skierowane na połacie zieleni miały być podpowiedziami co do tego, gdzie zostały ukryte ciała. Niektórzy wierzyli również, że to Tara zabiła swojego twórcę i ten film jest jej przyznaniem się do winy, no ale bez odczuwania poczucia winy. W końcu po tym wszystkim ona czuła się fantastic. Zamordowanym miał być John Bergeron, który nie dawał znaku życia od momentu publikacji filmu. Brzmi jak prosta creepypasta? No, tym właśnie to było. Ale łatwo było w to uwierzyć mając 12 lat, gdzie internet w Polsce dopiero zaczynał odkrywać tego typu treści. Żadnych morderstw nie było, a John wycofał się z internetu ze względu na ilość gruźb, które, o zgrozo, dostawał przez właśnie swój film. Tym, co jednak wyróżnia to wideo od innych tego typu dziwactw, nie jest wideo samo w sobie, choć... No, również. Opis. Opis filmu jest, a w zasadzie był cholernie niepokojący. Zawierał on historię Pygmaliona, króla Cypru oraz jednocześnie rzeźbiarza żyjącego w mitach starożytnych Greków. Pygmalion, zniesmaczony tym, w jaki sposób wyglądały i prowadziły się kobiety zamieszkujące Cypr, postanowił żyć samotnie. Ze względu na swoją profesję zdecydował, że sam sobie stworzy idealną partnerkę, i według mitów udało mu się to na tyle, że figura była nie do odróżnienia od prawdziwej kobiety. I tak samo jak John Tarę, tak Pygmalion swoją kamienną statuę obdarowywał prezentami oraz przebierał w różnorakie suknie. No i tak jak i Tara, posąg kobiety został ożywiony. Nie za sprawą elektroniki, ale Afrodyty. Prawdopodobnie oglądamy pracę współczesnego Pygmaliona. Dla niego jej stonowany robotyczny głos i blada cyberskóra mogą stanowić składowe perfekcyjnej kobiety. Kim jesteśmy, by się go bać lub oceniać? Może ją kochać całym sercem, może nawet bardziej niż ktokolwiek z nas będzie kiedykolwiek kochany. W umyśle autora ona jest prawie że boginią, perfekcyjną reprezentacją nie tylko kobiecości, ale szczytu ludzkiego potencjału. Prawdziwa perfekcja. Jak się odczuwa taki rodzaj bezwarunkowej miłości? Jak się ona czuje? Fantastic.
Wiemy już, że autorem jest John Bergeron, ale skąd? Ze starego forum o androidach. No, tak. Widać, że forum, które de facto już dawno umarło, było zaoferowane w temacie budowania swoich własnych androidów. Z informacji na stronie wynika, że John skonstruował tarę w okolicy 2004 roku i jego celem od samego początku było zbudowanie śpiewającego androida. Wideo z tarą powstało jeszcze kilka, łącznie na ponad 16 minut śpiewanego materiału, ale to I Feel Fantastic przyniosło autorowi i autorce największą sławę. No cóż, z racji, że oryginalny film zniknął, to i może nowa płyta muzyczna Tary się szykuje, bo inaczej czemu miałby być zablokowany ze względu na prawa autorskie? Czas pokaże. Wal Subixa, koleżko, bo przyszły odcinek będzie naprawdę bardzo długi i bardzo wyczerpujący. Do usłyszenia. Czarne serce.